Kto nie skorzysta dzisiaj z mojego miłosierdzia, to jutro będzie musiał zmierzyć się z moją sprawiedliwością. No nic nowego, Jezus o tym mówił także w przypowieściach, choćby o sądzie ostatecznym, o rozdzieleniu kozłów od owiec. Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, idźcie precz. Nie mam z wami nic wspólnego, nie wiem, kim jesteście, nie znam was. Jest tyle danych w Ewangelii, tyle śladów Jezus nam zostawił, żeby pokazać, że piekło jest rzeczywistością realną, jest konsekwencją ludzkiej decyzji o tym, żeby odepchnąć od siebie, zlekceważyć, wzgardzić propozycją Boga, który ratuje. No gdyby nie było piekła, to nie byłoby sprawiedliwości. No sprawiedliwość jest uzasadnieniem piekła, ale także jest gwarancją, że człowiek nigdy nie straci z pola widzenia tej różnicy między dobrem i złem.